Cześć. No i zaczęły się w Polsce pojawiać pierwsze produkty z Fusion Strike. Otworzymy sobie dzisiaj dwa pojedyncze blisterki. Jeden z Tepigiem, a drugi z Blitzlem. Taki blisterek zawiera jeden booster, monetę i holopromkę. Taka holopromka zawsze spoko. No to zacznijmy. Najpierw wszystko może pootwieram. O, bardzo fajnie się łatwo otwiera. Niektóre te blisterki ciężko siedzą. Łapcie koda na Blitzla. Taka jest sobie promka. Na chwilę ją schowam. I drugi blisterek. Też łatwo się otwiera. O. Czyli w tej serii będą widocznie blisterki tak łatwo odchodzić. Kodzik. I tak wygląda promka Tepiga. Fajna też. Ogólnie nie wiem jeszcze co myśleć o tym dodatku Fusion Strike. Z tego co czytam, z tego co widzę, bywa różnie. Dropy mogą być duże, może nie być nic. No ja jeszcze swojego zdania nie mam, więc nie będę nikomu nic sugerował. Z racji, że jest to nowy dodatek, to każdy powinien tak naprawdę przekonać się sam, czy warto iść w niego, czy nie. No jeszcze dwie takie te same coiny z Dragonite'em. Dobra. A to lecimy. Bardzo fajne te arty są na tych blisterkach. Patrzcie, nie, to mi się już obraca do góry głowa, myślałem, że jest tak i fajne Mew. Można by go trafić. W tym dodatku, z tego co wiem, jest dużo fajnych alternative artów. Chciałbym je oczywiście trafić. Kto by nie chciał trafić alternative arta? O, pierwsze opakowanie udało się otworzyć bezboleśnie. 2, 3, 4 i uwaga, mój pierwszy boosterek z Fusion Strike. Czy będzie pamiętliwy? Pansir Minion, ojo, Baltoy, Kursola galariańska, Quillfish, Baltoy jest Holo Reversem i rerką jest Holo Dragapult. Zawsze to lepiej taki holo niż żaden holo, niż zwykła rerka, więc dam mu dozę zaufania. No i drugi boosterek z tym samym artem. Może on coś przyniesie? 3, 4 i mamy. Jedziemy. Energia. Chili, Cillian and Cress. Coraz więcej tych osób się robi na tych trenerach. Ale to fajnie. Lubię takie mocno skomplikowane arty, gdzie jest więcej postaci. Galarański do rumaka. Bo tak po jednej postaci zawsze, żeby było na artach, to by było smutne, nie? No fajnie, że są też takie bardziej growly skomplikowane. Phalanx. O, bardzo zły Morpeko. Primeape jest Holo Reversem i Toxtreme City Holo. No, lepszy znowu mówię Holo niż nic, więc z tego co widziałem naprawdę może być bardzo nic w tym dodatku. Czy warto go kupować, czy nie? Jeszcze nie wiem. Możecie mi też napisać o swoich doświadczeniach z tym dodatkiem, czy jak go już otwieraliście. Lajkujcie, subujcie, zapraszam na następne openingi. Cześć!